Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na dzień 31 grudnia 2019 roku. Raport z działalności tego instrumentu wsparcia nowych inwestycji jest przygotowany co roku, co pozwala dokonywać porównań i analiz zarówno w odniesieniu do wyników instrumentu, jak i działalności samych spółek zarządzającymi strefami. Na wstępie trzeba podkreślić, że ustawa z 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych jest stopniowo zastępowana przez ustawę z 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji. Tym samym rok 2019 był drugim rokiem funkcjonowania nowego instrumentu, tak zwanej polskiej strefy inwestycji, ale pierwszym, w którym przedsiębiorcy praktycznie nie otrzymali nowych zezwoleń strefowych, ponieważ teraz otrzymują decyzję o wsparciu. Instrument wprowadzony na mocy ustawy z czerwca 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji umożliwia lokowanie nowych inwestycji na terenie całej Polski. Specjalne strefy ekonomiczne tym samym wyszły szerzej do inwestorów. Dzisiaj nie odpowiadają tylko za konkretne parki inwestycyjne, ale za obsługę inwestora na znacznym obszarze przypisanym do konkretnych stref. Ta obsługa ma charakter biznesowy i widzimy korzystne wyniki w tym obszarze. Trzeba rozpatrywać nie tyle działalność stref, co realizację ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Znalazło to odzwierciedlenie w niektórych aspektach działalności stref omówionych w raporcie, w szczególności w liczbie zezwoleń na działalność strefach wydanych w 2019 roku i znikomym zmianie obszaru stref. W 2015 roku w związku z cyklicznymi cofnięciami i wygaszeniami zezwoleń wydanych w latach wcześniejszych łączna liczba zezwoleń ważnych na koniec 2019 roku nieco spadła do poziomu 2392. Pojawienie się nowego instrumentu wsparcia nie miało jednak większego wpływu na działalność przedsiębiorców już posiadających zezwolenia. Kontynuacja rozpoczętych inwestycji spowodowała, że skumulowana wartość kapitału ulokowanego w strefach wzrosła do 132 miliardów złotych i wzrosła w 2019 roku o ponad 12,8 miliarda złotych, a więc o 10,7%. To niezwykle korzystny wynik. Łączne zatrudnienie w strefach wyniosło z kolei 388 tysięcy pracowników. W tym w 2019 roku pojawiło się 8900 nowych miejsc pracy. To wzrost o 2,4%. Głównymi inwestorami strefowymi pozostają firmy polskie, ale daje się przyciągnąć również kapitał zagraniczny. Tutaj liderami są inwestorzy z Niemiec, Holandii, Luksemburga, Stanów Zjednoczonych. W strukturze branżowej inwestycji strefowych w dalszym ciągu dominuje branża motoryzacyjna. Przedstawiona informacja z rządu została uzupełniona o krótką informację na temat funkcjonowania bieżącego instrumentu, co umożliwiło pełne rozpoznanie działalności rządu w zakresie instrumentów strefowych. Całokształt działalności stref należy ocenić pozytywnie, a poziom realizacji ustawy jako bardzo dobry. Wysoka Izbo, Prawo i Sprawiedliwość rekomenduje przyjęcie rządowej informacji o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Dziękuję bardzo.